Szanowni Państwo, chcielibyśmy się dzisiaj jako Platforma Obywatelska odnieść do doniesień medialnych dotyczących rozstrzygnięcia na konkursu na dyrektora szpitala MSWiA w Poznaniu. W styczniu ministerstwo ogłosiło konkurs na objęcie funkcji dyrektora tego szpitala. W lutym komisja konkursowa, której notabene do dzisiaj nie znamy składu, rozstrzygnęła ten konkurs i minimalną większością głosów zwycięzcą okazał się pan dr Witold Pstrąg-Bieleński. I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie kilka bardzo tajemniczych okoliczności. Mianowicie kilka miesięcy przed tym rozstrzygnięciem pan doktor, z tego co te same media donoszą, został odwołany z funkcji dyrektora szpitala uniwersyteckiego w Poznaniu, prawdopodobnie w wyniku fatalnych wyników zarządzania. Po drugie, nie byłoby w tym konkursie nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że pan doktor, zwycięzca konkursu, prywatnie jest szwagrem pana posła Tomasza Latosa, znanego doskonale wieloletniego parlamentarzysty, przewodniczącego Komisji Zdrowia, a obecnie także kandydata na prezydenta miasta Bydgoszczy. Co gorsze, smaczku całej sprawie dodaje fakt, i to jest sprawa najbardziej bulwersująca, a mianowicie to, że kilka tygodni po rozstrzygnięciu tego konkursu pan poseł Tomasz Latos otrzymuje od swojej siostry, żony pana doktora zwycięzcy tego konkursu, darowiznę w wysokości 120 tysięcy złotych. Jest to darowizna, która w znaczący sposób przewyższała jego dotychczasowe oszczędności i jest to darowizna, która w znaczący sposób przewyższa także jego miesięczne wynagrodzenia. Sprawa jest ewidentna i bulwersująca. Mianowicie, podsumowując, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Zdrowia, otrzymuje darowiznę w kwocie 120 tysięcy złotych od siostry, której mąż zostaje dyrektorem szpitala, który podlega pod resort spraw wewnętrznych i administracji. W związku z tym składamy dzisiaj zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o podjęcie natychmiastowych działań i sprawdzenie, czy nie doszło do działań korupcyjnych w związku z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na dyrektora szpitala MSWiA w Poznaniu. Wszelkie okoliczności, które przytaczają dzisiejsze media, wskazują, że ten konkurs ma wątpliwe tło i tym bardziej wątpliwe może być jego rozstrzygnięcie. A przypomnę, dotyczy to osoby, która od wielu lat jest parlamentarzystą i w obecnych wyborach startuje na prezydenta miasta Bydgoszczy. Dziękuję bardzo.